do zakładki wszystkie. Możemy teraz zobaczyć, co mamy tutaj dalej. Ale właściwie większość aplikacji, które mamy, jest standardowa, znana z wersji 5, może nawet wersji 4.6, nieco pokolorowane, jak na przykład kalendarz. Tutaj znajdują się skróty do różnych widoków, a po przetrzymaniu wyświetla się odpowiednia podpowiedź, do czego nas to zaprowadzi. Kontakty, tu jest bardzo ładne przewijanie kinetyczne, zarówno za pomocą ekranu dotykowego, jak i trackpada. Możemy też oczywiście wyszukać kontakt, a wyszukaliśmy mnie akurat. I ciekawy dodatek pod tytułem Ostatnie działanie. Tutaj znajdujemy ostatnie kilkanaście wiadomości, połączeń, wpisów z Facebooka danej osoby, którą mamy dodaną do naszej książki adresowej, dzięki czemu nie musimy śledzić cały czas naszej korespondencji, tylko wystarczy, że wyszukamy na przykład z szybkiego wyszukiwania czy z uniwersalnego wyszukiwania nasz kontakt, klikniemy na niego i już mamy całą historię ostatnich konwersacji. Poza tym w książce adresowej nie zmieniło się zbyt wiele. Multimedia. Tutaj mamy do czynienia z odtwarzaczem multimedialnym wraz z możliwością bezprzewodowego synchronizowania albumów i piosenek przez Wi-Fi. A to wszystko jest praktycznie identyczne, chociaż jeżeli odtworzymy sobie jakiś album, to mamy ładne okładki, które możemy przewijać palcem. Akurat odtworzyliśmy jeden album, więc wszystko jest takie samo. Zobaczmy, jak maksymalnie głośno może grać. Dość głośne, ale nie jest to bolt. Aha, to zostaje w tle teraz. To zamkniemy. A właściwie odtwarzacz zbytnio nie różni się, oprócz zmian w wyglądzie, od poprzednich. I niestety multitouch, który miał zostać globalnie zintegrowany z systemem, tutaj nie jest i nie można zaznaczyć kilku piosenek, jeżeli chcemy na przykład je usunąć albo dodać do playlisty. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście podział na wykonawców, albumy, gatunki, list odtwarzania, losowe odtwarzanie i pobrane na komputerze, to jest właśnie wspomniane synchronizowanie przez Wi-Fi. Wideo też w sumie nic ciekawego, nic nowego. A możemy zobaczyć, że odtwarza. A co tu jeszcze możemy znaleźć? Aplikacja obrazy jest o tyle ciekawa, że wprowadzono tutaj jakieś kompromitujące zdjęcia, widzę. Te są mniej. Możliwość zaznaczania wielu zdjęć naraz, potem możemy je wysłać, usunąć, a wywołać widok listy z miniaturami, odtworzyć jako pokaz slajdów, albo wyciąć i przenieść gdzie indziej. Tutaj właściwie nie ma nic ciekawego jeszcze, oprócz aplikacji YouTube, która jest w tym przypadku właściwie pół aplikacja, w połowie służy do uruchamiania po prostu mobilnej strony YouTube. I tak tutaj mamy do wyboru przejść do YouTube, czyli uruchomi się w przeglądarce nowa strona i prześlij film. Tutaj już jest
mniej więcej aplikacja, wybieramy co chcemy dodać, dodajemy tytuł, opis, tagi, kategorie i klikamy publikuj. A co jeszcze możemy znaleźć nowego w systemie? W szóstym standardowe, tu Facebook się niczym nie różni od tego zainstalowanego na wersji 5, nawet nie jest zbyt przyjazny ekranom dotykowym. Aplikacje, jak widać, są standardowe, to jest taka sama aplikacja do obsługi zadań, taki sam notatnik, tylko troszkę lepiej wygląda. Aplikacje do obsługi Office'a są dokładnie takie same i możemy jeszcze zobaczyć, jak wygląda skrzynka pocztowa. Wygląda klasycznie, troszkę ładniejsze ikony, troszkę ładniejsza czcionka, a ciekawostką jest to, że możemy teraz powiększać tekst, tak samo jak się powiększa strony internetowe, i on również jest zawijany do szerokości ekranu. Machając palcem w prawo lub w lewo możemy dostać się do nowych lub do poprzednich wiadomości. Działa to płynnie. Na dole mamy oczywiście skróty dla ekranu dotykowego. Możemy wywołać klawiaturę i korzystać ze skrótów ekranowych. Ale tak poza tym tu właściwie nie ma nic nowego, oprócz możliwości łączenia wybranych wiadomości w wątki. To się nazywa grupuj według tematu. Jest aktualnie włączone. Opcje są absolutnie standardowe. I tutaj jeszcze jedna rzecz, chyba ostatnia teraz, na którą warto zwrócić uwagę, bo już prawie 20 minut mówimy o tym systemie. Nowy wygląd opcji urządzenia. Wcześniej mieliśmy taką klasyczną listę tekstową bez żadnych ikonek. To się niektórym podobało, niektórym nie. Za to tych opcji było na tej liście aż 20, tam potem było po 10 pod menu i niektórzy się w tym gubili bez ikonek i kategorii. Tutaj zostało to naprawione. Mamy wszystko pogrupowane w 9 głównych kategorii z ikonkami, które mówią nam, do czego dana opcja służy. Nawet w przypadku polskiego tłumaczenia lepiej niż mówi to opis. Tak więc dźwięki i dzwonki, sieci i połączenia, wyświetl, to chyba miał być wyświetlacz, ale komuś zjadło resztę literek, pisanie i wprowadzanie, urządzenie, zarządzanie połączeniami, zabezpieczenia, dostępność i aplikacje innych producentów, które akurat nie są tym, o czym mówią, bo to są aplikacje, które się uruchamiają podczas podłączenia do stacji dokującej. A o dziwo dalej, jak wejdziemy głębiej, nadal mamy ładne ikonki. Wszystko jest duże, przyjazne ekranom dotykowym. Ale mimo wszystko opcje są praktycznie całkowicie standardowe. Tu możemy zobaczyć jeszcze nowy system zarządzania aplikacjami. Może nie tyle nowy, co nieco odświeżony. Tu mamy listę pełną listę wszystkich aplikacji, które możemy odfiltrować. To są wszystkie wymagane, czyli składniki systemu, i opcja, czyli aplikacje dodatkowe, które sami sobie doinstalowaliśmy. To akurat nie jest zbyt szczęśliwie przetłumaczone. Oczywiście możemy przewinąć. I dla pasjonatów obserwacji, ile pamięci zużywa albo jak obciąża procesor dana aplikacja, pełna lista, która aplikacja ile zużyła.
użycie chwilowe procesora i wolne zasoby. Tutaj wszystko jest ładnie przedstawione w formie wykresów, czy pasków właściwie. Wykorzystanie, czyli czas, podczas którego aktywny był nasz terminal. Tutaj po lewej widać, że był używany przez 45 minut. Przez 6 godzin działał, ale był bezczynny. Widać, że z niego nie korzystaliśmy zbytnio dzisiaj. I oczywiście wszystkie moduły, które działały w tym czasie. No, najwięcej ma ekran główny. Pamięć, czyli ilość pamięci zajmowana przez aplikację i wykorzystywana, bo jak wiemy, system BlackBerry traktuje pamięć operacyjną jednocześnie jako miejsce, gdzie działa system, jak i miejsce, w którym instalujemy aplikację. I tutaj mamy wykorzystane 252 MB, wolne 200. O, teraz już się zmieniło, teraz mam 270 wolnego i 236 wykorzystanego. Łącznie jest około 512 mega pamięci. Możemy oczywiście posortować, tak samo dla procesora i dla wykorzystania. Czy chcemy zobaczyć statystyki z dzisiaj? Tu jest jakieś dziwne określenie, które chyba nie jesteśmy pewni, co te opcje oznaczają. I to chyba tyle można powiedzieć o systemie BlackBerry 6, jeżeli nie chcemy na razie mówić o wbudowanej nowej przeglądarce. A jeszcze można tylko wspomnieć, że ekran obraca się bardzo sprawnie i jest bardzo czuły, może nawet troszkę za czuły, ponieważ przeważnie kiedy odkładamy, a oczywiście teraz tego się nie udało, w momencie kiedy odkładamy telefon w ten sposób, on się odwraca i leży taki obrócony, ale wszystko jest błyskawicznie szybko, niezależnie od tego, co robimy.